Witam Was z tej strony, Dawid Szyłka, witam Was z tej strony, witam Was, nie? W tym materiale wideo pokażę Wam, jak wygląda aplikacja Pickles Drive na system iOS. Gdyż wygląda trochę inaczej niż ta na system Android. Pokazywałem Wam ją na Androida i zobaczymy, może się troszkę też zmieniła, ale chyba raczej nie. Zobaczymy. Mam ją tutaj zainstalowaną w zakładce chmura. O, Pickles, nie? Mam tu jakiś folder, o, to jest jakiś Windowsowy, bo mam klienta, nie? No, to jest jakiś system volume. Nie wiem, co to jest za folder. Pusty chyba. Nie, jakieś systemowe pliki. Dobra. Co my tu mamy? 4 zakładki, nie 5. Home, to jest strona główna. Crypto folder, to jest ten właśnie ta płatna funkcja z folderem szyfrowanym, o którym mówiłem, jak omawiałem o chmurę Pickles. Jak nie oglądałeś filmu, to zachęcam do obejrzenia. Film będzie w karcie. Link będzie w karcie. Jak omawiałem aplikację na Androida i klienta na Windowsa. Dalej mamy folder, zakładkę o nazwie audio, czyli po prostu pliki muzyczne. Recently added, czyli ostatnio dodane. Recently played, ostatnio stworzone. I most listened to, czy często słuchane. Dalej mamy photos. Tutaj mam, nie będę prawdopodobnie nie miał nic, czyli po prostu zakładka ze zdjęciami i more, czyli więcej. Menu z pozostałymi funkcjami. My links, czyli linki zachowane w chmurze Pickles, jak wiadomo, a jeżeli nie wiadomo, to możesz sobie udostępnić linki do tej chmury. Ja tutaj mam jakiś jeden link. Tap the button to see the notes statistics to the link. No, to możesz sobie menu wywołać. No, I sobie tutaj zobaczyć. Created, utworzone. Seen by, zobaczone, nie? Downloads, pobrane, traffic według ruchu, views, zobaczone, nie? Get more traffic, więc zobacz więcej ruchu. Ja wam tłumaczę dosłownie, nie? Żebyście wiedzieli, o co chodzi. Close, żeby to zamknąć. Cofniemy sobie. Dalej mamy file requests. Prośby o pliki, request to prośba, dosłownie tłumacząc po angielsku. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chmura Pickles pozwala na prośby, podobnie jak Dropbox czy Box Drive. Nie wiem, czy Box Drive, ale Dropbox na pewno. Settings, czyli ustawienia aplikacji. Tu mamy zajęte miejsce, used, free to wolne miejsce i locked to zablokowane. Jak wiadomo, jeżeli nie wiadomo, to w darmowej wersji mamy 10 giga, ale zablokowane mamy 3, czyli tak na dobrą sprawę mamy 7. Nie wiem, kto wpadł na taki, nie wiem, czy mądry, czy nie mądry, ale według mnie głupi pomysł. Blokowane miejsca i to jeszcze w wersji darmowej. A jak to odblokować? Trzeba udostępnić, zapraszać znajomych. To się wtedy te 3 GB odblokują. Ja nie będę zapraszał znajomych do tej chmury. No trudno, mam 7, to mam 7 gigabajtów za darmo, no trudno, mam tyle, ile mam. E-mail, konta, region, zmiana hasła, powiadomienia, notifications, nie, passcode lock,
kod do blokady aplikacji, logout, czyli wylogowanie, automatic upload, czyli automatyczne wgrywanie plików, automatically upload your photos and videos to your pCloud account, coś jak iCloud, tylko że po prostu po zrobieniu zdjęcia aparatem będą ci się wykrywały do pCloud, a nie iCloud. File setting, ustawienia plików, global, ustawienia, sortowanie, globalne wyboru folderów, show system files, pokazywanie systemowych plików, tego nie włączać i clear cache od czasu do czasu polecam to zrobić. Jeżeli tu jest dużo zajętego miejsca, upload settings, ustawienia wgrywania plików, JPEG recommended, format wgrywania zdjęć, czy ma być JPEG, czy original, jeżeli twój iPhone obsługuje format HAVE, nie, to wybierasz HAVE. Ja mam iPhone'a 6F. 6S, jak, no 6S, to jest i więc formatu HAVE nie obsługuje. iPhone od wersji 1, od 12 chyba dopiero HAVE obsługują. Suggest file for upload, sugeruj pliki do wgrywania. Proponuj pliki do wgrywania, to tak to powinno się tłumaczyć. I free up device storage, zwolni miejsce na urządzeniu. Jeszcze wam przeczytam, bo tam jest coś ważnego. To na czerwono. This feature requests access to all photos and videos on this device. Czyli ta funkcja requests, czyli prosi chyba, pan request wymaga dostępu do wszystkich twoich zdjęć, filmów na twoim urządzeniu. No, czyli to chodzi o uprawnienia. File settings, to już było, tak? Dalej mamy offline settings, ustawienia offline. Use QR data, cellular data, czyli używanie danych mobilnych. Jeżeli masz LTE danych pakiet, to możesz sobie włączyć. Send feedback, wysyłanie feedbacku. Jeżeli nie chcesz, to sobie to wyłącz. Ja sobie to wyłączyłem. Rate us, ocena, wersja aplikacji, check latest features, sprawdzenie najnowszych funkcji, about pCloud, o pCloud, privacy policy, polityka prywatności, terms of services, polityka usług i tak dalej, nie? Delete account, usunięcie konta. More. Wracamy do początku. Trash to jest kosz. Czy możemy sobie sprawdzić usunięte pliki. Ja wam za chwilę pokażę, jak to działa. Wrócimy do tego. Close, zamkniemy kosz. I help to jest support, czy po prostu pomoc, nie? Usługi pCloud. I na końcu mamy Go Premium, czyli możemy przejść do wersji premium. A propos tego właśnie treść, to mówiłem, że pokażę, jak działa. To musimy wrócić do plików. To spróbujemy wybrać plik.
Pamiętajcie, że nie ma przytrzymywania w iOS, żeby wybrać jakiś plik, to musimy kliknąć sobie na ten ptaszek z tym kwadratykiem. O, to teraz mamy zaznaczanie plików. I teraz możemy sobie, opcję mamy taką jak deselect, czyli oznaczanie wszystkiego. Deselect all, cancel to jest unruly. I na dole mamy takie opcje jak ta strzałka do góry to jest udostępnianie na różne sposoby. Share link, udostępnienie linka. Invite to folder. Zaproś do folderu. Request files, poproś pliki. Request też poproś. Wymagaj. I manage access. Zarządzaj dostępem. Co to, o co chodzi z tym request? Enter a comment for this file request. Muszę sprawdzić, co to znaczy swój request po angielsku. Request to jest prośba. Już moment, już nie będzie długo. Request. Wniosek. No dobrze mówiłem, prośba. Wniosek, prośba, opis za zapotrzebowanie, podanie, no. No, to jest takie, taki opis może bardziej tutaj. No, to to możemy się tak pobawić, nie? Dalej mamy pobranie, ta druga ikonka od lewej. To trzecia ikonka to jest kopiowanie. Jak sobie na to klikniemy, to możemy sobie wybrać folder docelowy. Ta czwarta ikonka od lewej to jest przenoszenie. Select a folder to move, tu, tak? I ta czwarta ikonka to jest kosz. Czyli właśnie chcę wam pokazać, to jest delete. Kasujemy, klikamy delete. O, i teraz poszło do kosza. I teraz klikamy more, trash. I teraz mamy to w koszu. I żeby teraz to... I teraz mamy takie opcje jak empty trash, to jest wyczyść kosz. I restore all, czyli wyczyść, przywróć wszystko, nie? Ale możemy sobie to przywrócić. Mamy taką strzałeczkę tutaj, nie? Mamy taką strzałeczkę po prawej stronie i tu możemy sobie kliknąć na teraz na restore. O, i nam teraz to przywróciło. Klikamy close. Home i nam przywróciło z powrotem. I co my tu jeszcze mamy w tej aplikacji? Plusik. To możemy sobie upload photos, dodać, nie? Create folder, stworzyć folder możemy. O. Możemy upload photos, wybrać plik z pamięci, telefonu, o. Z albumów, nie, z iClouda nawet, jak mamy połączonego, ja nie mam. O, no teraz nam nic nie dodało, bo nie mam, nie wybrałem niczego. O, przepraszam, że to sam dzwoni w tyle, ale komuś telefon dzwoni, przepraszam, żeby słuchać. Take a photo, czyli po prostu zrób zdjęcie. Musimy zezwolić na dostęp do aparatu. Proszę, możemy zrobić fotkę i zaupdate'ować. Możemy upload from link, czyli możemy linka zaupdate'ować plik z linku, scan document, czy po prostu OCR. Nie. Tak jak Dropbox ma, możemy sobie jeszcze create text file, czyli plik txt, a po file, czy po prostu zwykłe pliki każdego formatu, nie?
z każdego formatu, jakiego tutaj mamy. Z każdej aplikacji, jaką mamy zainstalowaną w iOS-ie. Dobra. Nie wiem, co wybrałem, ale co to muszę teraz... Aha, link wybrałem. No, dobra. Cancel. No, cancel. OK, bo potem więcej opcji nie ma. Dokładnie. No, no i jeszcze mamy opcję sortowania. Według od A do Z. Newest first, czyli od najnowszych do najstarszych, by type, według formatu, largest first, według rozmiaru, nie? No, no i to byłoby tyle. Jeszcze mamy powiadomienia po lewej stronie. Notifications. Jakieś ustawienia czy coś? No to już były, nie? Pokazane. Prędzej. Czy menu. I tu mamy settings. Nie? No. No i tak wygląda aplikacja na Androida, no super. No. No iOS. No, taki jest pickout na iOS-ie. Troszeczkę jest inny, nie? Taki bardziej prosty. Taki, no, taki niszy. Taki prosty dla oka. Taki niszy dla oka. O, to też chciałem powiedzieć. No, takie, a na Androidzie jest taki bardziej złożony, taki bardziej skomplikowany, nie? A na iOS jest taki bardziej jakby taki prosty, nie? A na Androidzie jest ten pickout jest taki bardziej skomplikowany. Tu jest wysuwane menu po lewej stronie, tu jest takie menu gdzieś tam od dołu, tu coś, a tu a iOS jest takie jedno menu na dole i tu wszystko jest w jednym miejscu. Ta aplikacja jest taka prosta, nie? No. Dobra, tyle w temacie. Cześć. Zobaczymy, jak wygląda to jeszcze na Androidzie, ale mi się wydaje, że to się tam specjalnie nie zmieniło nic. Dobra, tak to wygląda na Androidzie, nie? Ten pickout. Dokładnie tak to jest na robocie. Tu mamy wyszukiwarkę, nie? A na iOS szukajki chyba nie ma. Nie? Mamy menu po lewej stronie, zamiast od dołu. No, a ja już chyba nie widziałem shared links. Nie, takiej opcji nie widziałem, chyba przynajmniej ja nie mogłem tego znaleźć. Mamy na Androidzie plusika. Tutaj to takie coś po prawej stronie, to jest 6 do wersji premium. O, rename jest jeszcze zmiana nazwy, jeśli chodzi o pliki, nie? Aplikacja na Androida, jeśli chodzi o pickout, jest bardziej rozbudowana. Więcej funkcji jest, po prostu. No, tak to wygląda. Jeśli chodzi o ten film, to byłoby tyle. Do zobaczenia. Z tej strony był Dawid Strzykła. Skupiłem się na aplikacji na iOS, bo to o to chodziło. Będą pytania. Piszcie w komentarzu, ja muszę iść, bo jest czas na mnie. Do zobaczenia. Cześć. Witam, taki update odnośnie tego filmu z wersją pickout na iOS, aplikacji pickout na iOS, nie? Gdyż chciałbym pokazać, czy teraz jeszcze udostępnianie plików w tej aplikacji, w tej chmurze, nie? Gdyż tam mamy kilka funkcji, nie? To wygląda tutaj też trochę inaczej. Wchodzimy w tą aplikację. I tutaj mamy wybierz. Oczywiście wybierzemy sobie jakiś plik. No tutaj mamy jakieś show, bo to nie ma znaczenia, jaki plik. Zbieramy opcję udostępnij i tu ma
i mamy dwie opcje, sharing i export file. Co robi opcja sharing? Sharing to jest opcja udostępniania linku wewnątrz pickup. Jak wybierzemy sobie sharing, to mamy cztery opcje. Nie. Sharing to jest udostępnianie linka. Po prostu. Możemy sobie wygenerować link do udostępnienia na przykład Messengerem. I jak widzicie, mamy linka i teraz możemy sobie teraz kliknąć share link i po prostu otwiera nam się udostępnienie do iOS-owe, nie? I teraz po prostu możemy to sobie jeszcze włączyć. Blokowanie hasłem, expiration date to jest data wygaśnięcia. Jeżeli to sobie włączymy, to możemy sobie tutaj włączyć datę wygaśnięcia, ale tutaj jak widzicie, pojawia się komunikat, że this is a premium the feature, czyli ta funkcja u mnie nie działa, bo ja mam wersję darmową tej chmury, nie? Więc, bo expirate to po angielsku wygasnąć, bo expirate to nieważny, taki wygasły, nie? No właśnie. No i jeszcze delete link, czyli jeżeli teraz sobie na to klikniemy, to ten link będzie usunięty. Nie? Teraz klikniemy sobie close i teraz pewnie się zapytacie, gdzie te linki są zapisane. Czy one są gdziekolwiek zapisane w tej aplikacji? Bo w wersji na Androida jest zakładka Shared Links w menu po lewej stronie. A tu mamy, nie mamy takiej zakładki jak Shared Links. Jest taka zakładka, tylko ona tu się nazywa inaczej, to się nazywa My Links. Otwieramy zakładkę More i tutaj mamy My Links. Jak widzicie, mamy Show HTML, nie jakiś plik. No to oczywiście jest komputera. Wygrałem jakiś plik do tej chmury, nie? No i tutaj możemy tym linkiem sobie tutaj zarządzać, nie? Share link, udostępnić, ustawienia tego linka, nie? Możemy sobie ten link usunąć i tak dalej, nie? I view statistics, czyli statystyki. Ile osób to otworzyło, kiedy i tak dalej, nie? Już nie będę przedłużał. Pozwolę sobie ten link usunąć. O, już go nie ma. Dobra, już wchodzimy do zakładki Home i co jeszcze? Wybierzemy sobie tu pik i teraz mamy jeszcze opcję udostępniania. Czekajcie. Pliku pojedynczego. Export file to po prostu nam eksportuje do zewnętrznej aplikacji, nie? A jeżeli chodzi o foldery, czekajcie, bo muszę wstrzymać na chwilę. Jestem z wami z powrotem. Jeżeli chodzi o foldery, to wybieramy plik z folder i ikonkę z folderem i teraz wybieramy opcję udostępniania. I tu mamy opcji więcej, bo tu mamy cztery ikonki. Tak? Tak. I teraz opowiem wam tutaj, co my tu mamy na iOSie, nie? Sharing, no to jest dokładnie to samo co w przypadku pliku, więc nie będziemy tego powtarzać, tylko że tutaj mamy jeszcze opcję włączenia bądź zablokowania, wgrywania plików do tego folderu przez kogoś innego. Nie? No mam nadzieję, że wiadomo. Ja pozwolę sobie to usunąć. Udostępnianie. Invite to folder. Co to znaczy invite po angielsku? Zaprosić, bo invitation to zaproszenie.
tu jest opisane tak. Share this folder with other pickout users while aha, czyli po prostu możemy w skrócie tutaj sobie kontrolować, zaprosić kogoś do tego folderu, czyli wysłać, wprowadzić e-maila użytkownika innego konta, nie, pickout, na przykład twojego kolegi bądź znajomego. I teraz wybrać, czy on może wyświetlić tylko ten folder, czy edytować go, nie? I czy możemy jeszcze tutaj add message, czy po prostu możemy jeszcze dodać wiadomość do tego, nie? Fajna sprawa. I ten użytkownik dostanie tego, na tego maila wiadomość i będę mógł sobie kliknąć linka do tego, z linkiem do tego pickouta i będę mógł sobie ten folder otworzyć z edycji, możliwością edycji bądź wyświetlania. Fajna sprawa. Ale tam jest opis taki fajny, tylko że ten na ten iPhone jest taki font drobny, że nawet z okularami nie widzę. Wiecie? Pickout users while controlling their level of car access. No, to podczas while controlling. Podczas kontrolowania chyba. Bo while to jest podczas. Chyba po angielsku. Wiecie, niektórych z tych podczasów wam powiem, nie pamiętam. Ja w maturę, jeśli chodzi o angielski, to bardzo dobrze znałem. Więc wam powiem, nie pamiętam jeszcze, że wam powiem na ile dokładnie procentów. Taka jest prawda, no ale rozszerzenia miałem, więc wyjdziemy sobie na temat Google'a. Wpiszemy sobie wire controlling. Tak, podczas kontrolowania, czyli dobrze mówiłem. Kiedy kontrolujesz, no, czyli po prostu zaproś swoich użytkowników do tego folderu podczas kontrolowania, że ty będziesz mógł kontrolować, co oni robią, nie? No. Request files. Allow anyone to upload files directly to this folder. Pozwól każdemu wgrywać swoje pliki bezpośrednio do tego folderu. Bez dawania dostępu do tego, bez dostępu do, dawania dostępu do konta twojego. Czyli po prostu dajesz dostęp tylko do tego folderu, do niczego więcej. O, i tu dajesz po prostu comment, czyli wiadomość jakąś, nie? Wpisujesz test, jakaś wiadomość z tobą i klikasz done. O. I teraz klikasz, wybierasz. Nie? Copy link, add to no i tu masz po prostu różne opcje, nie? Kopiowanie linka, add to link list, save to pickout i save to Dropbox, nie? No bo mam jeszcze Dropboxa zainstalowanego, nie? I udostępnienie do innej aplikacji. I ten link po prostu jest zapisany już. Cancel, oczywiście nie będę tego robił. Powinien być zapisany w MyLinks. A nie, bo nie zrobiłem. Nie potwierdziłem tego, bo kliknąłem na cancel. Ale jeżeli potwierdzisz, zakończysz, to będzie tam. Dobra. I ostatnia opcja, którą chciałbym wam pokazać w tym update'cie. Ale jak nie udało mi się, ten plaszak miał być. To Manage Access. Czyli jak masz już do... Aha, to tutaj będzie ten link. No właśnie, proszę bardzo. Jeżeli wybierzesz opcję Request, nie? Tą poprzednią, co wybraliśmy. To tutaj będziesz miał, nie? Te prośby,
te invitations, te zaproszenia. Wszystkie. No, jak widzicie, tu masz opcję, nie? Share link, ty udostępnianie linku i invite people to this folder. Zaproś ludzi do tego folderu, nie? No, to wszystko jest na swoim miejscu, tylko że w Androidzie jest to wszystko w takich po prostu innych miejscach, innych pozycjach, nie? No, mogę wam jeszcze pokazać, gdzie to jest w Androidzie, bo w Androidzie jest to tak trochę inaczej poukładane. W Androidzie jest to trochę w innym miejscu, jeśli chodzi o tego plikloada, nie? No, także widzimy się w Androidzie jeszcze, bo w Androidzie jest to trochę inaczej. Otwórzmy sobie aplikację Chmura i plikload. Jeżeli chodzi o ten pojedynczy plik, to tutaj masz tą drugą ikonkę, to od lewej, to jest to udostępnianie linku. I tutaj masz dokładnie te same opcje, nie? No, do góry masz, na samej górze masz link. I tutaj masz blokowanie hasłem. I expiration date, nie? O, na Androidzie działa. A nie, na Androidzie też nie działa. Na Androidzie tu jest napisane, że this is a premium feature. Dokładnie. No i tu opcja share link, czyli po prostu udostępnianie na różne sposoby, nie? No i tu mamy menu, open content i delete. Ja sobie pozwolę usunąć. A gdzie te linki są przechowywane? W menu po lewej stronie i shared links. Proszę bardzo. Nie? I tu możemy sobie usunąć z tego poziomu, zarządzać tym wszystkim. Jeżeli chodzi o pozostałe opcje, to tutaj masz menu, ikonka tych trzech pionowych kropek na ostatnia po prawej stronie. I tutaj mamy opcję, która się nazywa export, to jest właśnie to udostępnienie do innej aplikacji. A to, co mówiłem na końcu, to tam, gdzie te zapraszania były i to wszystko, to musimy znaleźć. To było przy folderach, ale jeżeli chodzi o pojedyncze pliki, to jeszcze chciałbym wam pokazać opcję. Aha, to jeżeli chodzi o pojedyncze pliki, to byłoby tyle, bo share link tylko jest, nie? No, chyba tak. Jeżeli chodzi o folder, to jest zapraszanie. To druga ikonka od lewej. Invite to folder. O, i tu mamy opcję, nie? Enter emails. Ty tutaj wprowadzasz po prostu e-maile osób, które mają otrzymać linki specjalne, nie? Can edit, czy mają edytować, czy can view, czy mają wyświetlić tylko ten katalog, nie? Bez możliwości edycji. I enter message, czyli jakąś wiadomość, nie? Możesz jeszcze sprowadzić. Jeszcze tu masz trzecią ikonkę od lewej, share link. To jest właśnie to, co mówiliśmy poprzednio na iOS. Tutaj mamy opcję passwords, możliwość włączenia, wgrywania plików, nie? Redirected. Teraz ja wam to przeczytam, bo to jest takie. Only the pickup users you add can upload files from this link. No to jest takie, jeśli chodzi o Androida i chmurę pickup, to aplikacja na Androida jest taka, jest gorzej zrobiona, mi się wydaje. Jest taka, bardziej mówię wam, jest skomplikowana.
Na iOS jest lepiej ona zrobiona. I anyone, any PCloud users with access to this link can also open files. Aha, ty każdy z tym linkiem może coś tam zrobić. To tej opcji anyone nie używajcie. Nie? A restricted to jest takie coś pomiędzy disabled a anyone. Czyli only the speak out users. Ty po prostu... użytkownicy posiadający konto background. O, ja to tak rozumiem. Nie? No. I tu pod spodem masz jeszcze pomoże zablokowane hasłem, ale to jest opcja płatna. Nie, hasło chyba nie. Nie, hasło jest płatne. To w przypadku wersji na iOS i wersji na Androida jest tak samo. Hasło jest płatne i data wygaśnięcia jest płatna. To Mega, usługa Mega też ma opcję wygaśnięcia linka, ale też jest płatna. No i jeszcze tutaj mamy statystyki, nie? No, no i te linki są zachowywane tu w tym menu Shared Links, nie? Shared Links. Tu. Bo jeszcze w aplikacji na Androidu mamy jeszcze jedną pozycję, która się nazywa Shared Folders. Ale to jest coś innego. To jest udostępnione foldery, to są udostępnione foldery przez kogoś dla nas. Jeżeli chodzi o iOS-a, to się na ten temat nie wypowiem, bo takiej pozycji w aplikacji na iOS nie znalazłem. Nie? Albo ona jest bardzo mocno ukryta gdzieś wśród innych opcji, albo inaczej się ona nazywa, albo jej po prostu nie ma. Albo po prostu ta aplikacja jej nie obsługuje, nie? Musicie mi napisać, jeżeli posiadacie konto PicOut i iPhone'a, bądź iPada, nie? I korzystacie z tej chmury na iOS. To mi napiszcie, nie? No. Ja pozwolę sobie ten link tylko usunąć, żeby on nie był aktywny. Delete i delete. O, proszę. Dobra. Tyle trzymacie. Będę się z wami żegnał. Wyczerpałem temat do końca aplikacji PicOut na iOS, nie? Pokazałem różnicę aplikacji PicOut na iOS i Androida. I teraz, żeby wam się moi drodzy mieli, widzowie, oczka nie zaświeciły. I po prostu żebyście nie zaczęli prosić się mnie o filmy na temat różnic w aplikacjach na iOS i Androida, na temat na przykład usług Mega, usług OneDrive. Nie, jak wygląda aplikacja OneDrive na iOS i Androida, jak wygląda usługa Mega na iOS i Androida, nie? Jak wygląda dysk Google na iOS i Androida i tak dalej, żeby takiego czegoś nie było, bo takiego hola hola, no takiego czegoś na kanale moim nie będzie. To był wyjątek z tym PicCloud, nie? Bo PicCloud się bardzo mocno różni, jeśli chodzi o aplikacje, nie? Podobnie jest z Dropboxem, bo o tym nie wiedziałem. Nie, bo Dropbox też się różni bardzo mocno. Nie? Mega się specjalnie nie różni. Dropbox, OneDrive też się specjalnie nie różni. Jeżeli chodzi o iOS i Androida, nie? Także żeby nie było. Nie? Takiego czegoś. Ja będę miał jakieś pytania. Bo na przykład nie możesz odnaleźć się, na przykład przesiadłeś się z Androida na iPhone'a i usługi, a używasz tej samej usługi, na przykład OneDrive'a i nie możesz się odnaleźć w aplikacji na wersji na iPhone'a,
to się mnie zapytaj, bo mam dostęp do dwóch platform, iOS i Android, to jestem w stanie porównać tę aplikację i jestem w stanie ci napisać, gdzie to jest, w komentarzu. Także to jest super teraz. Ale teraz, żeby nie było tego takiego, żeby o wideo, nie? No, bo wtedy ograniczę kanał bardzo, jak ja takie coś będę robił. A szykują się inne filmy, bo odkryłem i przypomniałem sobie dwie kolejne gry z dzieciństwa. O, przepraszam za samochód, bo to był ten samochód. Mogę wam powiedzieć gry, które sobie przypomniałem z dzieciaka. Tytuły gier. Elastomania. Bardzo mi się przypomniała ta gra i bardzo mi się podobała, bo mieliśmy ją, też tą grę zainstalowaną na takim starym, też jednym komputerze z sali komputerowej w szkole, na Win 98 chyba. I Elastomania to był taki motocross, taki trzeba uważać, żeby taką motoradię przywrócić. Jeszcze jedna gra, ale to już była moja gra. Jedna z moich pierwszych gier, którą ja dostałem z komputerem, High Iceland. To był taki, to jest taki dziecięcy, ten, pingwinek. Trzeba było skakać po takich krach i zbierać takie rybki. Zebrać wszystkie i dojść do mety. No, takie od, ten Iceland to był od Play Publishing. No, także może być ten film o Elastomanii, ale nie może, ale może być, ale niekoniecznie musi być, bo ja w Elastomanii niekoniecznie umiałem grać, bo to bardzo chwilę się przywracałem, nie? Ale w Iceland to ja potrafiłem pograć, nie? Bo to takie proste było. To była gra z dzieciństwa mojego, nie? Także do tej serii pasuje. Nie? No, także tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.